Jesteśmy na nowych obiektach chlewni i są to tuczarnie, które mieszczą 960 sztuk każda. Zapadła decyzja o zainstalowaniu wachty izometrycznej pod silosy paszowe. Są cztery takie główne argumenty, przyczyny, dla których one zostały zainstalowane. Wiemy, ile paszy przyjechało. Drugi czynnik. Znamy dobowe zużycie paszy, gdyż to jest odnotowywane w sterowniku. Daje nam to obraz stanu zdrowotnego tuczników, bo jeżeli na przykład jednego dnia zjadają 3 tony, a drugiego 2,200, jest to dla nas sygnał, że coś się dzieje na chlewni. Po trzecie, wiemy, ile paszy mamy zamówić. Znamy wagę, znamy pojemność silosu. I po czwarte, od którego właściwie zaczął się pomysł, aby te wagi zostały zainstalowane, był taki, że na koniec tuczu trzeba tą paszę zworkować, jakoś zmagazynować, bo z chwilą wstawienia warchlaku ta pasza jest inna, o innym składzie. A przy wagach tensometrycznych mogę wyliczyć z dokładnością, jeszcze nie wiem jak, ale myślę, że bardzo dokładnie, na kiedy zaplanować sprzedaż, aby silos był pusty. I to są cztery takie główne czynniki, dla których te wagi zostały założone. I jak na razie jestem z tych wag bardzo zadowolony.